Cześć, zapraszam Was dzisiaj na recenzję AirPodsów Max, słuchawek, które wzbudzają bardzo dużo kontrowersji ze względu na to, ile kosztują. 2800 zł, czy to cena przesadzona i znowu naciągnięta przez Apple, czy może jednak produkt wart swojej ceny? Do dzieła! Zaczynamy sobie oczywiście od samego wyglądu i wygody użytkowania tych słuchawek. Nie ma tutaj absolutnie wątpliwości, jest to produkt z najwyższej półki i to czuć od razu po wzięciu ich w dłoń. Słuchawki są wykonane z aluminium, jeśli chodzi o obudowę. My mamy akurat kolor Space Gray, który no naprawdę ładnie wygląda. To, co jest też bardzo istotne, to fakt, że poduszki są wykonane z materiału, a nie ze skóry. Dla porównania, ja używam na co dzień słuchawek WH-1000XM3, o których oczywiście sobie jeszcze powiemy w tej recenzji, i tam poduszki są wykonane z ekoskóry. No i przy na przykład dłuższym użytkowaniu, mam tu na myśli na przykład podróż samolotem powyżej 2 godzin, czy też po prostu słuchanie muzyki właśnie o podobnym czasie, po prostu nasze uszy się pocą i jest niewygodnie. Słuchawki od Apple są bardzo wygodne, i nie pocą się nam w nich uszy. I to jest naprawdę bardzo duża zaleta dla osób, które po prostu mają z tym problem. Po założeniu tych słuchawek na głowę, one automatycznie dopasowują się do jej kształtu. Tym samym macie pewność, że słuchawki bardzo dobrze leżą i przede wszystkim nie męczą waszej głowy oraz uszu, kiedy słuchacie dłużej waszego ulubionego podcastu czy też muzyki. Jak to bywa w przypadku Apple, mamy tutaj grę szczegółów. Doskonała koronka do sterowania głośnością oraz sterowaniem słuchawek. Oczywiście jest to rozwiązanie znane z Apple Watcha, które jest tutaj przełożone praktycznie 1:1, z tym, że ta koronka chodzi troszeczkę luźniej niż w zegarku. Mamy też przycisk, który służy nam do parowania, a także do wyłączania i włączania ANC. Sam pałąk jest regulowany bardzo płynnie i tutaj macie precyzję, nie ma żadnego przeskoku, tylko po prostu regulujecie sobie rozmiar waszych słuchawek, dopasowujecie go do swojej głowy, tak jak wam się żywnie podoba. I to, jak działa też ten mechanizm, no to czuć rzeczywiście premium. Jeśli chodzi o pałąk, ma on wykończenie gumowe, a na górze jest siateczka. I tutaj mam taką małą dygresję, dlatego że ten popularny stanik, który tutaj widzicie, to pokrowiec, który dostajecie wraz z słuchawkami. Nie rozumiem jego konstrukcji, bo ile na przykład właśnie w przytaczanych Sony mamy po prostu twardy case, który jest no, praktycznie życioodporny i przejechał ze mną pół świata i nic mu się nigdy nie stało, to w przypadku słuchawek Apple oczywiście chronicie najważniejsze, czyli słuchawki, ale nie chronicie już pałąku. I to mnie trochę boli, dlatego że raz, że jest to bardzo duży gabaryt całego zestawu, a dwa, że tutaj ta siateczka wystarczy, że wrzucicie do torby, nadziejecie się na jakiś długopis czy cokolwiek, no i po prostu będzie dziurawa. Jeśli chodzi o samo włączenie słuchawek, wystarczy je nałożyć i automatycznie one się włączają oraz aktywują się wraz z ANC. I teraz parę słów o ANC. Jest naprawdę bardzo dobrze. O ile byłem zachwycony w Sony WH-1000XM3, jak ANC dobrze działa, zresztą Sony bardzo mocno to reklamowało i rzeczywiście odnosili oni sukces, to porównując ANC Sony, które czasami potrafi zdenerwować poprzez takie jakby podciśnienie, które się tworzy właśnie w słuchawce, czy też niewyciąganiem wszystkich szumów, które są w otoczeniu i czasami coś nam się przebija, to ANC w AirPodsach jest absolutnie genialne. Jest to jedne z najlepszych ANC i naprawdę działa wyśmienicie. Kiedy stoicie na ulicy, nie wiem, jesteście w jakimś tłocznym pomieszczeniu typu biuro coworkingowe, czy też po prostu jedziecie pociągiem, samolotem czy samochodem, to jesteście w stanie odizolować się od otoczenia perfekcyjnie. Oczywiście jednym przyciskiem możecie sobie wejść w tryb nasłuchiwania z zewnątrz, w tym momencie możecie się łatwo skomunikować na przykład z osobą, która szturchnie was w ramię. Teraz parę słów o tym, jak grają te słuchawki. Ja od razu mówię, że nie jestem jakimś audiofilem i nie siedzę na co dzień w tematach, można powiedzieć, że audio. Odbieram to jako po prostu zwykły użytkownik, który na co dzień korzysta z Sony, no i teraz dostał AirPodsy. I przede wszystkim, czy jest słyszalna różnica? Oczywiście, że jest. No przede wszystkim w czystości dźwięku i to, ile dźwięków do nas dociera, słuchając muzyki w AirPodsach. Słuchaliśmy muzyki na Tidalu w trybach master, różne wersje, jeśli chodzi o rodzaj muzyki, gatunek, a także czy to był koncert, czy zwykłe nagranie studyjne. I rzeczywiście różnica między soniakami jest słyszalna. Głównie objawia się to w tym, że w Sony jest dużo więcej basu i to słyszymy rzeczywiście od razu. Natomiast kiedy tak porównamy sobie dwie piosenki bezpośrednio, które osłuchamy na jednych i na drugich słuchawkach, to w Sony jakbyśmy mieli taki delikatnie ten dźwięk przytłumiony. I nie dochodzą do nas te wszystkie dźwięki, które jesteśmy w stanie usłyszeć w AirPodsach. I to jest rzeczywiście ta różnica. I trzeba teraz sobie zadać pytanie, czy jesteście na tyle zaawansowanymi słuchaczami, że chcecie wydawać dużo więcej na słuchawki i gdzie jest ta granica, gdzie słyszycie więcej? Ja jestem bardzo zadowolony z Sony WH-1000XM3 i uważam, że to są słuchawki, które spełniają moje oczekiwania, czyli mam dobrą jakość muzyki, dobre wyciszenie i jednocześnie przyzwoitą cenę, bo okolice 1000 zł.
Jeśli jesteśmy jeszcze przy wygodzie noszenia, to słuchawki od Apple są ciężkie. Ważą one 384 gramy i to rzeczywiście czuć po założeniu na głowę, szczególnie kiedy zaraz obok mam Sony, które ważą 255 gramów i ta różnica jest odczuwalna. Jeśli pomacacie sobie te słuchawki jednocześnie, no to rzeczywiście jakość wykonania w Apple jest znacznie wyższa. No i to czuć, chociażby sam fakt tego, jak to wszystko tutaj stuka obok siebie. Tutaj rzeczywiście czujemy, że to jest produkt premium, natomiast wiem, że też wielu się recenzentów tego czepia. Stukają o siebie, te też stukają o siebie, ale trochę ciszej, bo są plastikowe, no i jednak poduszki tutaj amortyzują troszeczkę. Czy przesiadłbym się na AirPods Max? Raczej nie. Z prostego względu. Nie chciałbym wydać na słuchawki więcej niż 1000 zł. Raz, że mogę je zgubić, dwa, że się zniszczą, trzy, że to nie jest aż tak duża różnica. Natomiast kiedy jesteście już, można powiedzieć, że melomanami, potrzebujecie najwyższej jakości, no to rzeczywiście Apple tutaj nie naciąga swoich klientów, bo te słuchawki są naprawdę bardzo dobre. Z tym, że tak jak mówię, trzeba sobie najlepiej posłuchać ich chwilę i ocenić, czy chcecie wydać tyle pieniędzy na bardzo dobre słuchawki z najwyższej półki, które deklasują de facto resztę konkurencji, czy wystarczy Wam sprzęt nadal z wysokiej półki, ale znacznie tańszy, który może ma troszeczkę mniej dźwięków, nie gra tak czysto, ale nadal jest to wysoka półka, jeśli chodzi o doznania audio. Za AirPodsami na pewno przemawia wygoda, wygląd, intuicyjność obsługi, a także jeszcze dodatki, jeśli korzystacie na przykład z Maca, iPhone'a, iPada, możecie sobie włączyć dźwięk przestrzenny i na przykład kiedy przekręcacie głowę, no to jakby komputer, tablet czy telefon jest tym urządzeniem, które jakby grało z głośników, a AirPodsy symulują to, jak odwracacie się w stosunku do niego. Czyli na przykład kiedy słyszycie teraz dźwięk stereo i odwrócicie się w ten sposób, a komputer stoi przed Wami, to bardziej intensywny dźwięk dotrze do Was z prawej słuchawki, aniżeli z lewej. Można powiedzieć, że to taki bajer, natomiast rzeczywiście AirPodsy to potrafią. Kończąc tą recenzję, warto jeszcze powiedzieć o bardzo łatwych wymiennych poduszkach, które odczepiacie po prostu na magnes. Można także zdemontować sobie ten pałąk. Oczywiście dużą zaletą jest także chip autorski od Apple, który pozwala Wam na wygodne przełączanie się między urządzeniami, z których korzystacie. Czyli na przykład jeśli jesteście przy Macu, to słuchawki są z Maciem sparowane. Jeśli przechodzicie do iPada czy weźmiecie iPhone'a, to automatycznie słuchawki przełączają się między urządzeniami. Bardzo wygodne i myślę, że większość użytkowników AirPodsów tych pchełek wie, o czym mówię i po prostu docenia tą funkcjonalność, bo wiele też moich znajomych docenia tą funkcjonalność, bo o tym rozmawialiśmy. Oczywiście jak na Apple przystało, nie ma tutaj wejścia jack. Jeśli chcecie posłuchać muzyki za pomocą kabla, musicie skorzystać z przejściówki Lightning to Jack, która kiedyś była dodawana do iPhone'ów, w tej chwili nie ma. Nie ma także w zestawie ładowarki, a jedyne co dostajecie to kabel Lightning do USB-C, więc możecie sobie te słuchawki podładować, jeśli macie odpowiednią kostkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Dajcie mi znać, co sądzicie o najnowszych słuchawkach od Apple, czy jest to próba naciągnięcia fanboyów, czy jednak bardzo udany produkt, który może zainteresować nie tylko użytkowników sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Ja się w tej chwili z Wami żegnam, widzimy się w najbliższych odcinkach na kanale X.com. Do zobaczenia, cześć!